Tak, tak, tak. Wspaniali uczniowie. Mamy tu chyba jakiś spisek. Tak. To zwykły przypadek. Wypadek był, kiedy cegła spadła na samochód mojego sąsiada. Ja wszystko słyszę, Ros. I ciebie, Jerzy. Wszystko zapisaliście? Piszemy dalej. O co tu chodzi? Jurek, przestań dusić Rosa. Kto chce napisać następny test i dostać szóstkę, niech nie zapomni zostawić lajka. Raz, dwa, trzy, teraz wszystko będzie dobrze. Ros miał atak paniki i potrzebował natychmiastowego przytulenia. Tak. A czego się bałeś, mój drogi? Zawsze czuję się nieswoje, gdy widzę tyle liczb na tablicy. Dobra, dosyć tego. Nie rozumiecie po dobroci, znajdę inny sposób. Oho, doigraliście się. Ale będzie. To koniec. Mają przechlapane. Chyba wam współczuję. A niech cierpią. Przyda im się. Co z nami będzie? Mówią, że praca uczyniła z małp ludzi. Wątpię oczywiście, że wam to pomoże. Że co? Chce nas pani zniszczyć? Ho, ho, ho! Godzina przeznaczenia nadeszła. Sprzątacie klasę po lekcjach. Ups, macie kłopoty. A mówiłem ci, uspokój się. To ja ci mówiłem. Aha, a kto położył pineski na moim krześle? Aha, ja nic nie położyłem. To ty położyłeś mokrą szmatę na moim biurku. Przestań kłamać, to byłeś ty. Nie, to ty tak robisz, a nie ja. To za pineskę! Za szmatę! Dosięgnie cię sprawiedliwość za to, co zrobiłeś. Teraz przyjdzie nauczycielka i zmusi nas do sprzątania już na zawsze! O proszę! Przecież to jest niemożliwe! Nie wierzę! Odpowiedzi na wszystko! Na każde zadanie, jakie można sobie wyobrazić. Ojej, moja ręka już sztywnieje od robienia zdjęć. Teraz to będzie życie. Staniemy się najlepszymi uczniami. Wszystkie testy, wszystkie kartkówki i wszystko na szóstkę. Tak, 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 tak. A pamiętasz? Hi, 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 ha, ha, ha. Zobaczymy, kto będzie śmiał się ostatni. Że co? Chcesz powiedzieć dziewczynom? No powiemy. Pochwalimy się. Niech zazdroszczą. Mhm. A potem pochwalisz się dyrektorowi. Dziewczyny wszystko rozpowiedzą. W sumie tak. Więc tajemnica? Tajemnica wspaniałych uczniów. Potraktujcie ten test bardzo poważnie, ponieważ ocena ta będzie miała wpływ na waszą ocenę półroczną. O, pani Johnson, coś mi wypadło. Złocicka, odłóż na bok te wszystkie swoje sposoby i pisz test ze wszystkimi. Przygotowałeś się? No jasne, że tak. No i co wy robicie? Jerzy, Ros, wy obi oki? Przecież mamy test! Jak zwykle, cała klasa będzie miała na was czekać. Jak to czekać? Już napisaliśmy. Aha. Co? Dzisiejszy test był łatwy. Właśnie.
Wszystko dobrze. A pokaż ty. Dalej, dalej. Pewnie będą błędy. Wszystko rozumiem. Zrozumiałam, że w końcu do was dotarło. Chyba nie fajnie myje się podłogi, co? Aha. Mówiłam, że praca zrobiła z małpy człowieka, ale z nich zrobiła najlepszych uczniów. Dziewczyny, bierzcie z nich przykład. Super, dostałeś kiedyś 6 na teście? Zanim ciebie poznałem, miałem czerwony pasek. Aha, ja też. Widziałaś, jakie dziewczyny były zszokowane? I pani Johnson się tego nie spodziewała. Właściwie to mamy też tutaj. Z tymi odpowiedziami będziemy gwiazdami tej szkoły. Kto jest super? My! Głośniej! My! Kto zna odpowiedzi do wszystkich testów? My! A, więc to takie żmije. Chodźcie, wyjdźmy na zewnątrz. Po co? A, nie wiesz po co? Tak, nie ciągnąłem cię za warkocze, nie zabrałem ci teczki. Czego chcecie? Nic nie zrobiliśmy. No tak, jasne. Kto chciałby być najlepszymi uczniami w klasie? I to przez oszustwo! Jak się dowiedziałyście? Nie było trudno zgadnąć. 2 głąbów nagle dostaje 6. Pokażcie mi odpowiedzi. Pokażcie, albo pani Johnson dowie się prawdy o naszych super chłopcach. Zresztą, nie boimy się konkurencji. Prześlę ci zdjęcia. Dobrze, nie myślcie, że tylko wy jesteście tu przebiegli. A czego uczyła nas pani Johnson? Wiedzą trzeba się dzielić. Dobrze, teraz to czysta przyjemność wystawiać wam oceny za test. Roz, 6. Jerzy, 6. Yes. Kasia i Ela to samo. Dobra robota, dziewczyny. A Juleczka jak zwykle, 6. A ja co? Złocicka, a ty jak zwykle, 1. I nie mówimy tu o milionach. A ja co? A ty, Wasia, nie odbiegasz daleko od przyjaciółki. 3. Dlaczego nie weźmiecie przykładu ze swoich kolegów z klasy? Kiedyś mieliśmy jedną Julkę, przykład dumy, a teraz mamy tyle mądrych głów. Tak, tak, tak. Wspaniali uczniowie. Mamy tu chyba jakiś spisek. Nie, nie, nie. Żaden spisek. To zwykły przypadek. Wypadek był, kiedy cegła spadła na samochód mojego sąsiada chwilę po tym, jak mój tata go przepuścił. A to jest celowe oszustwo. Może się jakoś dogadamy? Ha, ha. To jest niewiarygodne. Jesteście po prostu moją najbardziej wzorową klasą. Jesteście geniuszami. Oh, moje serce raduje się na samą myśl. Wszyscy mają najlepsze wyniki na egzaminie. I Stella. I chłopaki. Nie mogę się nadziwić doskonałości tej klasy. Tak, tak, już idę. Więc dzieci, moi mądrzy uczniowie, wzywają mnie do dyrektora, a wy siedźcie tu cicho. A co tu się dzieje?
Nie jesteście super uczniami. Musieliście mieć skądś odpowiedzi. Rozumiem, że te obiboki nie znają innych sposobów. Ale wy, dziewczyny? Julka, jesteś po prostu zazdrosna, że nie tylko ty tu jesteś geniuszem. Właśnie, Julka, twój czas się skończył. Przyzwyczajaj się. Lepiej się przyznajcie, bo wszyscy myślą, że jesteście mądrzy, nie przebiegli. Zostaniecie ukarani, jak się dowiedzą. Nie dowiedzą się, jeśli im nie powiesz. No i jaki masz z tym problem? Siadaj tam i zdobywaj swoje szóstki. Dzieci, mam świetne nowiny. Nasza klasa została zaproszona na Olimpiadę Światową. Najtrudniejsze na całym świecie, ale ja w was wierzę. Wiem, że mnie nie zawiedziecie. Pani dyrektor powiedziała, że jeśli przegramy, to nasza klasa jako jedyna w szkole będzie nosiła nazwę 7G. G jak g. Tak, Ros. Ale nie martwcie się, jesteście doskonałymi uczniami i dacie radę przygotować się do olimpiady. Olimpiada! 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 I co? Jak idą przygotowania do olimpiady? Moi drodzy, chodźcie, przygotujemy się w klasie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, musimy się bardzo dobrze przygotować. Czytaj, nie zasypiaj. Stella, nie zasypiaj, czytaj. Odłóż to, musisz się uczyć. To wszystko, o czym musisz pamiętać. I to też, tego też musimy się nauczyć. I już dobrze. A wy co? Spaliście tu? Wstawajcie, wstawajcie! A wy co tu robicie? Co, co? Przygotowujemy się! Na olimpiadę! A co? Odpowiedzi nie macie? No co? Jak tam moi uczniowie? Pilnie się uczą, pani Johnson. To był genialny plan umieścić odpowiedzi, by je znaleźli. Ale co ja bym bez ciebie zrobiła, Juleczko? To był świetny pomysł, żeby pochłócić chłopców. Pineski, szmatki. Jesteś wynalazcą. Mam tylko nadzieję, że im to wystarczy, żeby skończyli półrocze bez dwój. Nie odpuszczaj, Julka. Nauka liczy na ciebie. Zawsze gotowa służyć nauce, pani Johnson. Przygotowany? Jeszcze jak? Kto rządzi? My! Głośniej! My! No co? Ha ha ha!